Hej, witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku z Rizna Trójki. Dzisiaj pokażę wam, w jaki sposób zdobyć najmocniejszy oręż w grze, którym jest Oko Krakena ze statystykami chyba 45 do 110. Więc serio, naprawdę potężna broń do walki orężem. Aby zdobyć jej pierwszą część, ponieważ tak samo jak miecz koronacyjny Kaladoru jest ona podzielona na rękojeść oraz ostrze, musimy udać się do siedziby Zachariasza za Akademią Magii w Taranis. Następnie wyminąć maga i udać się do kryształowej jaskini, w której musieliśmy zamknąć portal celem w ramach misji z Werbuj Zachariasza. Czyli czegoś, co jak najbardziej tutaj wpasowuje się w kanon misji fabularnych. Następnie normalnie powinniśmy pójść w prawo, czyli tutaj, żeby zniszczyć portal, natomiast my pójdziemy w lewo, wyciągniemy sobie od razu naszą magię płomień, ponieważ nam się zaraz przyda. Albo i nie. Następnie cały czas poruszamy się naprzód, musimy zamienić się w pewnym momencie w papugę, aby przelecieć przez rozpadlinę. W tym momencie skręcamy sobie w lewo. Będzie na nas czekał jeden skalny pająk, podnosimy rękojeść Oka Krakena, wracamy się na naszą łajbę i teraz płyniemy na Kile, ponieważ to właśnie tam znajduje się druga część. Zastosujemy jeszcze jedną sztuczkę, ponieważ nie chcę łazić po nocy, przelecimy sobie na wyspę Mgieł, następnie szybko wrócimy i będziemy mieli przynajmniej, nawet jeżeli nie poranek, to jakąś taką bardziej poranną atmosferę. Podróżujemy teleportem do baraki. Ustawię sobie jeszcze na minimapie właściwą lokację. No i teraz już z buta musimy tam pobiec. Nie ma tutaj żadnego skrótu. Ogólnie dość trudno jest ten miecz wyczaić, ponieważ obie jego części są naprawdę dość mocno ukryte. Natomiast, wiadomo, z poradnikiem zawsze łatwiej. Myślę, że się może komuś przydać, jeżeli na przykład wybiera ścieżkę łowców demonów. Kafar rozwalony. Niczego innego się po moim strażniku nie spodziewałem. Zauważcie, jaki fajny hełm kupiłem. Taki można nabyć u kowala Gordona w Taranis. Cały czas się mylę, czy Taramis, czy Taranis, ale chyba jednak Taranis. I ostatni element naszego miecza będzie właśnie tutaj. Patrzcie, że w ogóle go nie widać. Musimy na niego prawie że wejść, żeby dopiero go wyczaić. Dobra, w takim razie wracamy sobie teraz na nasz statek, ponieważ na Kili, z tego co kojarzę, nie ma żadnej stacji kowalskiej. Ponownie użyjemy triku z pływaniem między wyspami, żeby było trochę jaśniej. Teleportujemy się do cytadeli łowców demonów. No i szybko przekujemy ten miecz. Ogólnie w tym momencie mam całkiem sporo broni, które mógłbym przekuć, natomiast tutaj ograniczę się do miecza Kaladoru oraz Oka Krakena, żeby je ze sobą porównać. Więc po pierwsze miecz koronacyjny, a po drugie Oko Krakena. Także rozdzieracza, skoro akurat mam obie jego części. No i cóż, teraz krótkie sprawdzenie, czy faktycznie jest tak mocny. Więc po pierwsze mamy miecz koronacyjny Kaladoru 45-90, to jest najlepszy miecz w grze. Natomiast Oko Krakena 45-110, czyli wyższe obrażenia maksymalne. No i to jest najlepsza broń sieczna w grze. Co do kłującej, to jeszcze się zastanowię, ponieważ chyba w tym momencie jeszcze takowej nie znalazłem. Być może właśnie ten kulisty cierń, jego pierwszą część można znaleźć za rzeką lawy, prawie na samej górze, kiedy ta rzeka już zakręca w prawo. No i cóż, króciutki odcinek, mam nadzieję, że się przyda osobom, które tego broni poszukiwały. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnych materiałach z Rizna Trójki. Pa, pa!